Cześć moi drodzy, dzisiaj pierwszy odcinek z serii Shiny Box. Przybywam do Was właśnie z pudełeczkiem, który dzisiaj do mnie przyniósł kurier. Powiem Wam, że to pudełeczko jest całkiem ciężkie. Jak widzicie, totalnie jeszcze nie jest rozpakowane, więc razem zobaczymy, co tutaj jest. Jeżeli chcecie takie filmy, to raz na dzień dobry klikamy kciuka w górę, żeby mnie zachęcić do tego, żebym więcej takich filmów robiła. Już Wam mówię, ogólnie seria Shiny Box będzie polegała na tym, że co miesiąc będziemy razem rozpakowywali sobie właśnie tego typu pudełeczka, które będą do mnie przychodziły. No i będziemy patrzeli, co tam ciekawego przyszło i co w Waszym odczuciu, będziecie się tym dzielić w komentarzach, co w Waszym odczuciu jest naprawdę godnego uwagi i co byście chciały mieć i co dzięki temu, że tutaj rozpakujemy i później przetestujemy, opowiemy sobie, co byście właśnie chciały zakupić i co kupiłyście i później jak Wam się to sprawdziło. Więc to będzie takie fajne, bo to będzie, wiecie, taka interakcja między mną i Wami, moimi drogimi widzami, więc myślę, że to będzie naprawdę coś fajnego. No i już nie przeciągając, zapraszam Was do rozpakowywania ze mną paczki. Jak widzicie, moi drodzy, ja sobie już tutaj naszykowałam nożyczki, żeby sobie usprawnić tą pracę, żeby się z tym nie szarpać. Więc już biorę te nożyczki w rączki i się bawię w rozpakowywanie. Wygląda w ten sposób. Mamy napisane na nim Winter in the City, więc jeszcze jest to taka wersja, słuchajcie, zimowa, myślę. No i to pudełeczko ogólnie jest takiej wielkości. Możecie zauważyć, więc nie jest też za duże. Ale powiem Wam, że jest dosyć ciężkie, więc aż jestem ciekawa, co tam za skarby nam Shiny Box przysłało. Teraz zobaczymy, jak to wygląda w środku. W środku wygląda tak, czyli chyba będzie jednak coś takiego jak właśnie Glossy Box, więc już to wyciągam. O! I proszę bardzo, i mamy takie przepiękne pudełeczko z taką fajną panią. Winter in the City. I właśnie to pudełeczko jest tak dość fajnie wykonane. Możecie zobaczyć. Tradycyjnie, jak to się miewa w tego typu przesyłkach, wiecie, w tego typu pudełeczkach, to są różnego rodzaju gazetki, w których będziemy mogli się dowiedzieć tego, co tam jest w środku. Tutaj też mamy zawsze jakąś taką ulotkę promocyjną i oczywiście warunki tego, w jaki sposób możemy jakieś tam promocje pozyskać. No i tutaj mamy informacje o tym, co tutaj się znajduje w tej paczuszce, ale oczywiście nie będziemy teraz patrzeć, żeby sobie samemu nie narobić, wiecie, smaku i się nie nastawiać z góry, więc za chwileczkę to zobaczymy. No i tutaj, no i jeszcze tutaj mamy taką książeczkę Twój zielnik, słuchajcie, i tutaj mamy różnego rodzaju produkty, które... Ja pierwszy raz to widzę na oczy, więc wybaczcie, że ja w taki sposób to mówię. A tutaj mamy różnego rodzaju produkty. Widzicie, na przykład jakiś tam peeling do twarzy wygładzający. I tutaj mamy cały ten opis, no właśnie dotyczący tego produktu. No i tutaj są właśnie różne takie produkty wymienione. I oczywiście to ma nas zachęcić do tego, żebyśmy my sobie zakupili oczywiście takie produkty, więc to jest taka kolejna rzecz. No i już następną rzeczą jest, jak widzicie, pudełeczko. Cały czas Was trzymam w napięciu, co to jest, ale za chwilę zobaczymy wszyscy razem, ok? Mamy tutaj taką naklejeczkę, słuchajcie. Taką piękną, jak we wszystkich paczkach z Minty Shop i z różnych innych firm, które przesyłają różne przesyłeczki. No więc już sobie patrzymy, co tu jest. I najpierw wezmę może taką najmniejszą rzecz.
Najmniejsza rzecz to jest Intelligent Skin Therapy. Ja nie mam pojęcia, słuchajcie, co to jest. Za chwileczkę to otworzymy i zobaczymy. Wydaje mi się, że to jest jakieś serum do twarzy lub też ogólnie do ciała. Więc już otwieramy i patrzymy, co to tam w środku jest. Buteleczka wygląda w ten sposób, jak macie okazję widzieć. Widać, że tutaj działa to w ten sposób, że mamy tutaj takie kropidełko, wiecie, że nabieramy sobie i możemy aplikować taką pipetką. Sposób tego, żeby to nakładać. No zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Ogólnie to jest produkt, który, tak jak mówiłam wcześniej, jest to skoncentrowane serum. No i ogólnie tutaj producent pisze, że jest to linia 7 rodzajów innowacyjnych serów do twarzy w formie żelu o wyjątkowej koncentracji aktywnych składników. Serum przeznaczone jest do użytku domowego, home, spa oraz zastosowania w salonie kosmetycznym jako wykończenie zabiegu zamiast ampułki. Idealnie nadaje się także do masażu, ultradźwięków, jonoforezy czy innych zabiegów mechanicznie wprowadzających składniki. No więc słuchajcie, wygląda na to, że to ma być jakiś w ogóle 7 cud świata. Także no co, nie pozostaje nam nic innego jak później to wytestować i zobaczyć, co to będzie warte. Następna rzecz, która przyszła, jest to peeling do twarzy, słuchajcie, właśnie z tej firmy, z której był ten zielnik, więc jest to firma Sylveco. I tutaj to jest oczyszczający peeling do twarzy, naturalna pielęgnacja, jest tutaj korund, skrzyp polny i drzewo herbaciane, jak możecie zauważyć w opisie. Jest on hipoalergiczny i wygląda na to, słuchajcie, że on jest tutaj w pełnej gramaturze w tym shiny boxie, więc ma aż 75 ml, jak możecie zauważyć, co jest naprawdę dość dużą wielkością, jeżeli chodzi o takie, wiecie, produkty testowe. No więc ogólnie kciukol w górę, że słuchajcie, taka gramatura, no po prostu super. Zobaczcie, jak się fajnie to pudełko otwiera tutaj w taki sposób. Tak było zabezpieczone taką tasiemką. I otwieramy w taki sposób i tutaj mamy tak do delikatnego pociągnięcia i możemy sobie to wyciągnąć. Po rozpakowaniu produkt wygląda w ten sposób. Ma takie fajne pudełeczko, tak jak ostatnio w unboxingu Wam pokazywałam w poprzednim filmiku peeling z biedry, to właśnie on miał takie samo opakowanie. Ja, że też miał taką fajną metalową nakrętkę i tutaj jest masa, słuchajcie, masa po prostu produktu, którym się możemy peelingować. Jak widzicie, w tym produkcie nie ma jakichś takich mega dużych drobin, więc aż jestem ciekawa, jak to będzie się sprawowało, jak to będzie działało, ten peeling oczyszczający. No zobaczymy. No, powiem Wam, zapach jest taki mentolowy, więc no jakoś nieszczególnie, szczerze powiem, lubię tego typu zapachy, no ale zobaczymy. Ogólnie ja bardzo lubię sobie zrobić od czasu do czasu oczyszczanie, więc takie oczyszczanie taką naturalną maską, takim peelingiem, czemu by nie? Następnym produktem, który też jest również w pełnej pojemności, jest to szampon, też z tej firmy Sylveco, czyli też z tej takiej typowo dążącej do zgody z naturą, z tego zielnika. Właśnie jest to szampon pszeniczno-owsiany, zapobiega przesuszaniu, wzmacnia strukturę włosów, przywraca miękkość, elastyczność, ziołowa pielęgnacja, proteiny pszenicy, proteiny owsa, miód pszczeli. Jest on również hipoalergiczny i popatrzcie, ma 300 ml. No jak na taką, powiem Wam, małą paczuszkę i na to, że jest to taka paczuszka, wiecie, w której płacimy za, no jak za próbki po prostu, no to przyznam, że jak na dwa pełne produkty o pełnej wartości, na pewno ich cena normalnie by przekroczyła zdecydowanie właśnie kwotę tego shiny boxa, który wynosi 50 zł.
Więc no to co wam więcej będę mówiła, po prostu jeszcze tylko jedyne co sprawdziłam, to sprawdziłam to, jak on pachnie i pachnie naprawdę fajnie. Nigdy nie miałam żadnych produktów właśnie z zawartością pszenicy czy owsa i miodu, więc po prostu jest to zapach dla mnie taki inny, no i tyle. Dobra, dalsza i kolejna rzecz z pudełeczka. Kolejna rzecz, która znajduje się w paczuszce Shiny Boxa, jest to balsam do ust, słuchajcie. Jest on w takim żółtym kolorze. Jest to balsam odnawiający do ust z 24-karatowym złotem. No więc aż strach się bać, słuchajcie, co to będzie robiło dobrego dla naszych ust. Jest tu 7 ml. Naprawdę ten produkt się wydaje być dość spory, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi o gramaturę. Jak on pachnie, tego jeszcze nie wiem. No słuchajcie, tak po prostu zwykłą taką jakąś cytrynką. Tak naprawdę zapach wystrzału. No zobaczymy, jak się będzie sprawdzała jego taka konsystencja, jeżeli chodzi o nawilżanie ust. Jest to wszystko z naturalnych produktów, tak pisze przynajmniej. Exclusive Lip Balm, więc zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Pudełko takie sobie, szczerze powiem, dupska nie urywa. No i tyle tak naprawdę. Też zobaczymy później, jaka będzie wyglądała. Kolejny produkt to są takie kuleczki, jak możecie zauważyć. I są to Bronzing Pearls z Glazel. Ja jeszcze nie mam żadnych produktów z Glazel, także jest to w sumie mój pierwszy taki produkt i zobaczymy, jak się będzie sprawował. No są to kuleczki brązujące. Już sobie to otworzymy, żeby zobaczyć. No powiem wam, one są takie jaśniutkie, że raczej nie powiedziałabym, że one są brązujące. Raczej jak już, to mogą być kuleczkami takimi rozświetlającymi. Daje taki, widzicie, taką taflę rozświetlającą, więc raczej nie jest to produkt brązujący, tylko rozświetlający. I fajne jest to, że on nie ma żadnych drobinek, więc naprawdę ta... Fokus. Więc naprawdę ta tafla jest taka dość ciekawa. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to się będzie miało w praktyce. Oczywiście ja wam będę dawała cały czas na bieżąco znać, jak te wszystkie rzeczy, słuchajcie, sprawują się w użytkowaniu. Bo tylko dzięki temu tak naprawdę będziemy wiedzieć, czy one są warte swojej pełnej ceny, o której za chwileczkę się dowiemy. No i ten produkt z Glazel ma 11 gram. Tak naprawdę ostatnia rzecz, kolejny produkt z tego Sylveco. Jest to balsam mający do włosów z betulino. Pierwszy słyszę o czymś takim. Skutecznie i długotrwale nawilża, pielęgnuje skórę głowy, zapewnia efekt miękkich włosów. Ziołowa pielęgnacja. Brzoza biała, masło shea, rozmaryn lekarski. No to jest taka próbeczka, nie jest to już produkt pełno, że tak powiem, wymiarowy. No więc to jest coś, co jest przeznaczone do pielęgnacji każdego rodzaju włosów, szczególnie słabych, zniszczonych, pozbawionych blasku, tendencją do wypadania. No więc zobaczymy, no to wiecie co, ja wam powiem, mam tyle włosów, że naprawdę mi taki balsamik może starczyć tylko i wyłącznie na raz. Także no zobaczymy. Wzięłam sobie już do dłoni tą ulotkę, gdzie na odwrocie mamy opis tych wszystkich produktów oraz ich tych produktów ceny i gramaturę. I powiem wam, że tak, teraz tak. Jeżeli chodzi o te serum do twarzy, jest to produkt w formie żelu o jakiejś tam wyjątkowej koncentracji składników, nie zatyka porów, przebadane dermatologicznie, świetnie się nadaje do masażu. Taka, wiecie, ogólny opis, to mi się nie ma absolutnie co sugerować. Zobaczymy, jak to będzie działało w praktyce. Jest to produkt pełnowymiarowy. Mamy trzy produkty pełnowymiarowe. Jak możecie zauważyć tutaj w tych granatowych, takich podłużnych prostokątach,
jest opis tego, że produkt jest pełnowymiarowy, więc to jest produkt pełnowymiarowy i sam ten jeden produkt, słuchajcie, 10 ml, oryginalnie kosztuje 30 zł, więc jest to jedna rzecz, która tak naprawdę jest wartością no, w większości tego, tej kwoty, którą się płaci za tego shiny boxa. Więc no, jest to, zobaczymy. Zobaczymy, czy to jest warte swojej ceny. Następną rzeczą, którą Wam pokazałam, był produkt, który jest tym peelingiem do twarzy. I ten peeling również jest produktem, tak jak mówiłam, pełnowymiarowym. On ma 75 ml. Jego cena taka standardowa, myślę, że jest całkiem spoko, jak na taki dość, mi się wydaje, produkt, który może być fajny, może być ciekawy, może być naprawdę efektowny, jeżeli chodzi o swoje działanie. I on kosztuje oryginalnie 20 zł. Jest napisane, że on dotlenia skórę, poprawia jej ogólny stan, zmniejsza pory, reguluje wydzielanie sebum i doskonale złuszcza martwy naskórek, więc jak no wygląda, powiem Wam szczerze, na taki, który naprawdę może być czymś fajnym. Więc jeżeli okazałby się taki fajny, to myślę, że jego standardowa cena 20 zł nie jest ceną w żaden sposób odstraszającą, jeżeli wiecie, co mam na myśli. No i w zasadzie tak naprawdę te dwie rzeczy, które są produktami pełnowymiarowymi, już stanowią kwotę, którą ponosimy za cenę takiego właśnie pudełka do testowania. A przed nami jeszcze 3 kolejne produkty, więc tak naprawdę no jest spoko. Więc tak naprawdę no bardzo ciekawie, bardzo ciekawie. Następny produkt pełnowymiarowy jest to szampon. Jest to bardzo duży szampon, to jest szampon, który ma 300 ml. Fajnie pachnie, naprawdę nie mogę się doczekać, aż go dzisiaj użyję. Nie jest tu za wiele, nie jest tu zbyt wiele obiecane, jeżeli chodzi o to, jak on ma działać. Po prostu ma pielęgnować te włosy, ma przywrócić im miękkość, elastyczność i je nawilżyć. I tak naprawdę no nic więcej takiego tutaj nie ma, jest to szampon odbudowujący po prostu. Jego cena standardowa to 28 zł za 300 ml, więc tutaj już nam wartość naszego pudełka powiększa się do kwoty prawie że 70 zł. A mamy pełno wymiarowe produkty, także tutaj też kolejny plus. I kolejna rzecz, którą mieliśmy okazję tutaj razem zobaczyć, to właśnie były te perełki rozświetlające z Glazel i powiem Wam, że ten produkt tutaj ma 11 gram, w oryginale on ma 17 gram i jego cena to 45 zł, no naprawdę 45 zł za no taki produkt, który tak naprawdę mało nie robi, tak mi się wydaje, można znaleźć coś naprawdę o wiele lepszego i w o wiele lepszej cenie, więc no nie wiem, czy jest warte to swojej ceny takiej oryginalnej, bo te 17 gram, wiecie ile kosztuje? 45 zł, tak jak Wam powiedziałam, więc no jakoś tutaj by mnie to nie zachęciło chyba, nawet jeżeli byłby super. Jest napisane, że dzięki lekko migoczącym drobinkom twarz nabiera subtelnego blasku, a odbijające światło pigmenty dają efekt rozświetlonej skóry. Delikatne drobinki sprawiają, że cera nabiera młodzieńczego, zdrowego i naturalnego wyglądu. Mogą być nakładane na całą twarz, na policzki lub dekolt. Szczerze powiedziawszy, nie widzę tego na całej twarzy absolutnie, byśmy się świecili jak psu jajca na wiosnę. Więc powiem Wam, absolutnie to nie, to tak nie może być. To odpada w ogóle, nie ma takiej opcji. Ale tak czy siak, jest to dość ciekawa propozycja, zobaczymy jak się będzie to sprawowało, bo wiecie, to, że mi ta cena nie odpowiada, nie oznacza, że Wam, drodzy widzowie, ta cena nie będzie odpowiadała, więc ja to przetestuję i dam Wam znać. Następna rzecz jest to ten odnawiający balsam do ust z 24-karatowym złotem, co tak szumnie brzmi, a tak naprawdę zobaczymy jak się będzie sprawdzało. Ekskluzywny balsam zapobiega pękaniu i uszczeniu się delikatnej skóry ust. Drobinki złota wnikają w skórę, zapewniając szybki, doskonały efekt. Działa zmiękczająco, nadaje ustom piękny połysk i pełniejszy wygląd oraz zabezpiecza skórę przed szkodliwym wpływem warunków środowiska zimnowiatr. Wiecie, 24 zł za 14 ml, czyli jeszcze raz tyle, ile tutaj jest, bo tu jest 7. Więc jeszcze raz tyle i mamy 14 ml i cena wtedy takiego o wiele większego tego balsamiku to jest 24 zł. Jeżeli miałby być jakiś naprawdę
Jeżeli miałby naprawdę czynić jakieś mega cuda, wiecie, naprawdę jakoś super zreperować te usta, no to myślę, że te 24 zł za coś, co naprawdę to niewiele tego pewnie będzie trzeba kłaść, żeby te usta nawilżyć, bo to nie jest szminka żadna, gdzie musimy równomiernie nałożyć kolor, tylko jest to po prostu coś, co ma nam nawilżyć usta. No więc jest takie w miarę gęste i skondensowane, więc zobaczymy. Ja sobie tutaj tak delikatnie to rozsmarowałam, żeby zobaczyć, jak to się, jak to wpłynie na skórę, na którą to położyłam. I tak jest w miarę faktycznie taka wygładzona. No ale zobaczymy, jak to się będzie sprawowało na ustach. No i ostatnią z tych rzeczy był ten balsamujący do włosów. Ale ja widzę, że on tutaj, jeżeli chodzi o opis, był podczepiony do tego szamponu pszeniczno-owsianego, więc po prostu wliczmy to na poczet tej kwoty 28 zł, która była do szamponu. No i nic więcej nie mogę o tym powiedzieć, po prostu zobaczę, jak to się będzie jak to się będzie sprawdzało, będzie funkcjonowało. Jest tutaj tylko napisane, że jest ten balsam myjący, zawiera w sobie olej jojoba, masło karité, więc tutaj chroni przed wysuszeniem, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. I co? I normalizuje gładkość i lekkość bez efektu puszenia. No więc zobaczymy. To już by było wszystko, jeżeli chodzi o te moje pudełko Shiny Box. Słuchajcie, no wiem, że to tak jak na pierwszy odcinek, to tak strasznie chaotycznie to poprowadziłam, bo znowu nie wiedziałam, co tu będzie, w ogóle nie wiedziałam, czego się spodziewać. Ale mimo wszystko, jeżeli chcecie mnie zachęcić do tego, żebym nagrywała co miesiąc te odcinki Shiny Boxów, obiecuję poprawę, słuchajcie, że to będzie lepsze, to proszę Was o kciuki w górę, to mnie mega zachęci, mega mnie zmotywuje, bo Wy jesteście najlepszymi motywatorami, więc dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, dajcie znać, które produkty miałyście lub które produkty chciałybyście wytestować, a ja będę Wam na bieżąco dawała znać, jakie ja mam spostrzeżenia o tych produktach. No jeżeli macie jakieś propozycje co do tego, jakbyście chciały ewentualnie ulepszyć tę serię Shiny Box, to również zapraszam Was do komentowania pod tym filmem na dole. Dziękuję Wam bardzo i życzę Wam miłego wieczoru.